Witam Państwa, nazywam się Sławomir Majda, jestem osobą jasnowidzącą wspólnie z Karoliną, która też bardzo dobrze widzi. Chcemy omówić temat rywalizacji osób jasnowidzących. No, temat, który mnie nie dotknął. Mnie osoby jasnowidzące pomogły, natomiast Karolinę pan, który no, długie lata naprawdę ją prowadził, tam był takim mentorem duchowym, bardzo duża grupa osób przewinęła się przez to środowisko, no ciął ją jak szczypiorek, tak, na ogródku, przycinał, bo ona widziała lepiej od niego, a to było niewłaściwe. Dobrze mówię? Znaczy ja tego wtedy nie rozumiałam. Myślałam, że po prostu może źle widzę, tak? Może za jakieś dziwne rzeczy widzę. Nie wiedziałam, że na przykład widzę wymiary, tak? To też. Wielowymiarowość, czas, czasy. Wielowymiarowość. Mhm. Tak, widziałam. A to było niemożliwe dla tamtego pana, nie? Tak, jakby i no to nie było łatwe. Widziałam dużo rzeczy, ale słyszałam cały czas, że źle widzę. Tak. No doszliśmy do takiego wniosku. Znaczy inaczej, ja mam tę przyjemność pracowania z wieloma osobami jasnowidzącymi. Czasem ktoś przyjdzie, potem sobie pójdzie na forum, ale ukonstytuowała się taka mała grupka 9 osób o różnej aktywności, z którymi naprawdę ciężko harujemy. Harowanie polega na tym, że no, ujawniamy pewien wzorzec, obojętnie kto z grupy, ktoś tam coś gdzieś wypatrzy, no i przerabiamy ten temat wszyscy. Albo staramy się wszyscy w miarę dostępu czasu, tak, żeby każdy już tu indywidualnie pracując pewien wzorzec przepracował. Potem wychodzi następny. Tutaj nie ma przerwy jakiejś miesięcznej, tak, czasu wakacji, tylko cały czas jest jeden kocioł. W związku z tym ta współpraca no, jest stała, bo po prostu wymaga pewne rzeczy wymagają przepracowania. Nie ma rywalizacji. Nie ma tego, że no, ja widzę lepiej, Karolina widzi gorzej. Tak, raczej jest wspieranie się, to jest na tej zasadzie, na przykład jedna osoba nam zadaje pytanie, no to każdy widzi to trochę inaczej, na przykład jedni widzą jakiś wymiar, inni widzą jakieś poprzednie wcielenia danej duszy, inni widzą nawet jakąś przyszłość, bo to też widzisz. Przyszłości to nie ma chyba, ja nie, u nas nie ma. Takie intencje duszy, co może być w przypadku gdy. Aha. Ale nie mamy wizji, bo są też wizjonerzy polscy i mistycy jacyś różni tam z dawnych czasów, którzy mówili, tam wtedy będzie to i to się zdarzy. No część się zdarzyła, część to nie wiemy tak do końca, czy to dało się zweryfikować. Takich osób ja nie znam fizycznie, tak? Nie pracujemy w grupie z takimi osobami, które by widziały przyszłość i to jeszcze w sposób powtarzalny, weryfikowalny. Bardziej widzimy, to jest, źle to powiedziałam, ujęłam. Chodzi o to, że widzimy intencje, wzorce danej duszy. To na pewno. No to wtedy jesteśmy w stanie przewidzieć, co ona może zrobić w danym przypadku, tak? I po prostu albo wtedy. Część, sporo osób też pyta, no dobra, mam to i to, a co wy powiecie o tym, jak ja mam z tego wyjść? Albo jaka może być z tego konsekwencja, tak? Tak. No powiedzmy, jak ktoś pije, załóżmy teoretycznie, akurat takie osoby nie przychodzą, tak? No to jakie będą tam, co się zepsuje pierwsze, wątroba, nerki, czy relacje małżeńskie, no to na tym mniej więcej tu wygląda, akurat w tej grupie nikt nie pije i nie spożywa narkotyków. Prowadzimy się bardzo dobrze, tak na nasze tutaj rozumienie, bo opowiadamy sobie różne szczegóły, często takie intymne, o relacjach, o różnych tam zjawiskach. Tak mnie tknęło, że osoba, która Cię prowadziła w tej grupie, naprawdę też ciężko pracowała, no, nie zależało jej na ściąganiu do takich, którzy mogliby tę osobę prowadzącą Karolinę. Ja też tam 4 lata chodziłem, jeździłem, przepraszam, na warsztaty. Bardzo dużo mi to dobrego dało, ale zdążyłem, że tak powiem, zaprzestać, kiedy ta osoba zaczęła promować swoją napełnienie się boskością. Osoba nie ogłosiła się Bogiem, bo brakło jej, wahadełkiem namierzyła sobie 92% napełnienia boskością. I tak sobie pomyślałem,
chyba dzisiaj to było, albo wczoraj, że no, nie można Bogu zarzucić niekompetencji. Jak on już był prawie Bogiem, ten Pan, no tak, to nie mogła przyjść Karolina czy ja powiedzieć mu, chłopie, no masz raka, załóżmy, tak? Bo to po prostu ta deklasacja moja w stosunku do tamtej osoby, to ja byłem pyłek na ziemi. On się tak czuł wysoko postawiony, tak wielką postacią, no czy myśmy tam mieli rozmawiać. Tak samo ona, no jak ona powiedziała, Leszek, masz to, czy tam Jurek, masz to, tamto, no to, no jak, nie? No to nie wypada, a on tego nie widział. Czyli ona widzi źle, bo Pan tego nie widzi. No u nas tego na szczęście nie ma. U nas jest raczej na tej zasadzie, że pytamy, dlaczego osoba na przykład tak widzi i co widzi dokładnie, żeby opowiedziała, co dokładnie widzi. Często jest tak, że widzimy różne rzeczy, na przykład dla danej osoby, jak pyta o rozwiązanie danego problemu jej życiowego, no i każdy widzi co innego. No tak jak mówię, niektórzy widzą wymiary, niektórzy widzą przeszłość, inni widzą tendencje duszy do czegoś. Tak. Energetykę konkretną, to fizyczność też, tak, więc jakby jak to wygląda. Są tacy, którzy słyszą też bardzo dobrze w tej naszej grupie. Znaczy, no, nie tylko w tej naszej grupie, ale widzą i słyszą, tak? Czyli ktoś tam coś powie w astralu, no to niektórzy komentują to od razu na forum, jest tam pisane, no i niektórzy się, czytelnicy mogą z tego pośmiać. No też jest sporo takich informacji podawanych, groteskowych, zasłyszanych lub obejrzanych lub interpretowanych, tak? No wygląda to różnie, ale nie ma czegoś takiego, że no, tniemy cię, bo ty widzisz źle, ty jesteś głupi czy głupia. Ja już dawno stwierdziłem, że jasnowidząca osoba widzi dobrze. Zresztą chyba dawno to, jak Karolina przyszła tutaj, jasnowidz widzi dobrze, ale nie wie co. Proszę Państwa, jest taka prawda, która też mi się ukonstytuowała, że bardzo duża grupa osób leczonych psychiatrycznie to widzą bardzo dobrze. Tylko nikt im tego nie wytłumaczył, co? Bo idą do psychologa, psychiatry, jedyny najbliższy kontakt, polecany wszystkim, tak, psycholog, psychiatra, on ci tu pomoże, bo ty widzisz i nie wiesz co. Biegające jakieś pająki wielkości taboretu, czy no nie wiem, no jakieś wizje, ktoś przechodzi przez ściany, proszę Państwa, nikt tego nie wytłumaczył tym ludziom, że to widzą dusze lub istoty astralne i z tego no, bierze się pomieszanie, lęk przed kolejnymi wizjami, bądź to mogą być już piętra tych różnych wizji i nie wiedza, co z tym zrobić. No to idzie się do psychiatry, który pisze receptę, czy psychologa, który pisze receptę na jakiś narkotyk. Sytuacja się nie polepsza, tylko osoba się staje otępiała, a wizje dalej nie znikają. I do mnie też kilka osób się zwróciło, panie, zabierz mi te moje wizje z mojej głowy. Ale no, trzeba też rozumieć, że reinkarnacja jest procesem stałym, zapewnionym dla dusz przez Boga. W związku z tym, jeśli ktoś w poprzedniej inkarnacji duszy był szamanem i potrzebował, czytam teraz taką książkę Mirca Eliade, i tam pan poradnik, znaczy nie poradnik, takie opracowanie 400 stron tekstu o szamanizmie, no i tam tak mi się rzuciła w oczy informacja, że dobry szaman to miał co najmniej 14, starano się nie mieć więcej pomocnych duchów różnej randze. Jak miał jeden, dwa pomocne gadające tam do głowy duchy, no to był słaby. Jak miał 14, to już taki. No i teraz osoba taka umiera, rodzi się w Polsce i dalej ma 14 duchów, ale już nie jest szamanem, tylko jakimś tam, no nie wiem, załóżmy no osobą mniej lub bardziej znaczącą, ale 14 osób różne rzeczy do głowy mówi. No to co z tym zrobić? Wtedy no chciał, tak, a co on ma teraz zrobić? No to takie dzieci lądują w szpitalach psychiatrycznych przeważnie, no i dostają leki, ponieważ słyszą rzeczy, których już nie wychodzą nie z tego. Tak, i nie wychodzą. Idzie do psychiatry, który nigdy duszy nie widział i nie będzie widział, do psychologa, no to dostaje tylko narkotyk na otępienie. Straszne. Chciałem tak może zagaić o różnicach właśnie w tym, co jasnowidzące osoby widzą. Na przykład w swoim Karolina przypadku, czy Sławka, że macie te różnice postrzegania jasnowidzenia. Ja mówię zawsze, że ona jest lepsza w niektórych elementach, ale ja wiem, ja to wiem, ona też wie, że ja też jestem lepszy. No, i ta nasza lepszość
nie jest konkurencyjna. Nie, bo całkiem inaczej. Myślę, że można by było to przyrównać fizycznie, tak materialnie, żeby zobrazować. Na przykład jest mechanik, a jest jakiś tam... Lakiernik. Piekarz, tak? Mechanik popatrzy na samochód, aha, już widzi, co ma zrobić, tak? Mhm. A jak piekarz popatrzy na samochód... Mechanik potrzebuje lakiernika i to są już różne specjalności. No tak, tak. Czyli każda osoba będzie widziała problem z innej strony, tak? Tak, tak. Ja też mam skrzywienie w moim zawodzie budowlanym, bo no widzę, no różne rzeczy widzę, ale pod kątem budowlanym, gdzie dziwię się czasami, że przychodzę do klienta, oni nie wiedzą. No ale to ja mam już 40 lat pracy tam w zawodzie i ja, no to skrzywienie zawodowe, nie? Dokładnie to się tak nazywa. Tak samo mamy skrzywienie zawodowe, jeśli chodzi o jasnowidzenie, bo nieraz na forum, jak się tam zejdzie 4 czy 5 osób, to jeden wypisze jakąś groteskę, a reszta się z tego śmieje. Pozostali, którzy nie są widzący, bo są takie osoby na forum, raciskają zęby, bo chcieli widzieć, a nie widzą, nie? No ale też tam no, nieraz śmiechu jest dużo. Czasami są sytuacje przykre. Powiem szczerze, taka spółdzielnia, to ja nie słyszałem, żeby gdzieś istniała, bo tu mamy niezależność. Pasuje ci to sobie, pracuj, nie pasuje ci to, to będziesz płakał za chwilę, tak, jak nie chcesz przepracować wzorców. Ale są też takie osoby. Poza tym osoby tej klasy jasnowidzenia, ja nie mówię, że ktoś z widzów no nie ma wysokiej klasy jasnowidzenia, czy tych, to są po prostu karmiczne postacie, które są znane z historii gdzieś świata i też się zaznaczyły w różnych sektach, religiach, władztwach, więc no też ja szanuję każdego, kto przychodzi i nie odrzucam nikogo, tak, czy no, nie śmiejemy się tam, że ktoś ma jakieś problemy, które myśmy już ośmiali wielokrotnie, ale no pamiętamy, że znaczy my wiemy, że osoby są mocno uwikłane, natomiast dla osoby, która przychodzi taka, że tak powiem, z ulicy, no to też takie zderzenie, że 3 osoby albo 4 nagle mu napiszą, a ty to masz takie wzorce, nie? I zostawiają go z tym po prostu, nie wiem co z tym zrobić, nie? Bo 4000 stron tekstów na stronie jest, czy 400 filmów, ale no, co z tym zrobić, tak na już, teraz. Albo jak ja... Jest się kwestia interpretowania tego, tak? Tak. Jak to do tego podejść, tak. Do tego, co się widzi. Bo my pisząc notatkę, powiedzmy, niech ona ma tam tyle tekstu, to my wiemy, że osoba z naszego forum, to ona wie, co z tym zrobić. A osoba z ulicy, nie. Czy na warsztaty ktoś przyjdzie, to jest ciężkie i trzeba taki alfabet po prostu po kolei wytłumaczyć literkę A, piszemy małe kółeczko i laseczka, bo nikt tego nie ogarnie. Nie? Chciałam powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że na przykład ostatnio zobaczyłam taki nowy wzorzec, że osoba może, osobowość, czyli dusza tym bardziej, zapadać się we wzorcach, tak? I to jest dosłownie widzę, że idzie człowiek, grzęźnie. A za nim idzie dusza i po prostu grzęźnie na przykład po kolana we wzorcach. Ja to widziałem inaczej, bez takiej interpretacji. Idzie, bo to raz widziałem pana, kilka razy widziałem panów, duszy mężczyzn znane z historii świata i jedną duszę kobiety, która szła i stopy miała, stopy tak nad kostkę zagrzebane w gruncie, szła, po prostu rzeźbiła taki rowek w gruncie jak szła. Tak to widziałem. Tak, czyli można to popatrzeć na to, że to jest taka ciężkość. Ciężar wzorców, tak, przytłaczał, wbijał w ziemię. To coś podobnego widzę, tylko ja to bardziej widzę, że to są ciemne nogi, na przykład ciemne łydki, ciemne uda, nawet widziałam raz jedną duszę, przyznam szczerze, która była zatopiona we wzorcach po 3/4 ciała, no to już dla mnie to było makabryczne. Ja spotkałam jedną i aż się przestraszyłam. Kilku osobom pomogła moja dusza, ale to na poziomie astralnym, bo widzę, płynie ktoś w nieczystościach. Dosłownie, no coś jak szambo, może nie w odchodach, ale no płynie i wyciąga rękę do tej postaci, która płynie do duszy i wyciąga ją na grunt stały. I ta osoba już nie pływa w tych wzorcach, tak? Tylko jest w innej perspektywie, widzi świat. No ale to jest też ciężka praca moja i mojej duszy. To tak wygląda. To ponoć nie wszyscy tak mogą, że tak złapią za rękę i wyciągną tam z tego szamba. No co?
wstępnieśmy omówili jakiś wzorzec rywalizacji. A czekaj, no dobra, a jakieś negatywne wzorce jeszcześmy nie omówili, bo to dobra, ciebie tam ktoś ciął, a mamy jeszcze gdzieś jakieś takie historie ze świata? Chodziło o jasnowidzących, rywalizację bogów. No to tutaj na pewno będzie, bo tam część będzie ich jasno widziała, to na pewno, nie? To może takie przypadki jak jacyś władcy mieli swoich pomocników jasnowidzących. No nie możesz rywalizować z władcą, to pamiętam. Ale chodzi mi o to, że jest jeden władca i drugi rywalizują, na przykład jak państwa. Ale w tym samym państwie? Nie ma dwóch władców, jeden rządzi. Nie, mówię o dwóch państwach. Albo jakieś no różne państwa, ale każdy ma jasnowidzących przy sobie. Tak. Różne jakieś, klasy mogą jakieś być. Jakieś tam wojny takie, tak. Ale jakie wojny? Musisz zdefiniować temat. No, na przykład władca ma jasnowidza, żeby mu powiedział, co na przykład ten drugi szykuje na niego, tak? Może mieć. Tak. A drugi ma słabszych jasnowidzów, ale ma wróżbitów. Rozcinają, woła i patrzą w jego wątrobę. Tak. Albo leci z orzeł. Tak. Leci orzeł, no to z lotu orła się tam wróży na przykład jakieś coś, albo z fusów, różnie to wiesz. Czyli tutaj... zanim zacznie się fizyczna walka, już walka w astralu się dzieje, tak? Albo dopytywanie tych pomocnych duchów danego jasnowidza czy szamana, który wspiera władcę, o władcach jednego jasnowidzącego władcę. Władcę, to wyczytałem w historii świata, był i taki znaczna postać i oskarżano go publicznie o to, że ma szpiegów więcej jak ktokolwiek. I ukrytych, nikt nie wie skąd on ma takie wiedzę, nie? A to był po prostu dobrej klasy jasnowidzący. Albo nasyłanie na wroga na przykład jakieś tam... Złych mocy. Klęki, tak? Jakieś burze. Tak, no cokolwiek. A myślisz, że na co dzień to się nie dzieje? Jak ktoś na przykład, ja widzę na przykład często tak, że ktoś powie, żeby cię pokręciło, co nie? No. I nagle w tym momencie widzę, bo ostatnio ze znajomą od nas z forum dyskutowałyśmy, zobaczyłam, że jej dusza i ona są wykręcone, mają wykręcone ręce jak tak śrubki, tak? To? Tak. A to kto takie rzucił? Ktoś jeszcze inny tak to zrobił, ktoś inny tak? Rzucił tej osobie taką No to musiał być mocny. Ty, a z tych, co do ciebie do pracy przychodzą, bo ona tam sporo pracuje z takimi potrzebującymi pomocy, no powiedzmy a la psycholog, nie? Psycholog, no, powiedzmy szczerze. No. To twoi tutaj nie ma takiej, ale jasnowidzących to ty mało spotykasz. Nie. No jakbyś to odniosła? A właśnie, no dobra, a walka, a część z tych pokrzywdzonych, którzy do ciebie docierają, to nie są jacyś tacy właśnie z wojen takich magicznych i jasnowidzących? Znaczy, to są osoby jasnowidzące. To są bardzo często? Tak, osoby jasnowidzące, tylko nawet wprost o tym mówią, że są jasnowidzące, ale nie chcą tego widzieć, bo po prostu im to utrudnia życie. No. Bardzo często. Ale ta, no dobra, no to już nie rozwijam, to jest osobny temat. To co, kończymy? Dziękujemy. Dziękujemy.